Następne ćwiczenie najlepiej robi się w parach. Mamy kolegę albo koleżankę. Pokażę Wam dokładne podanie i przyjęcie od kolegi. Bo najważniejsze w piłce też jest przyjęcie. Jeżeli dobrze sobie przyjmiemy, to łatwiej podamy koledze z drużyny bądź koleżance. Tak jak widzieliście, ważne jest, żebyście przyjmowali raz lewą, raz prawą i tak samo oddawali. Jeżeli przyjmuję lewą nogą, oddaję partnerowi prawą nogą i odwrotnie. Jeżeli przyjmuję lewą, oddaję prawą. Ważne jest, żeby przy tym ćwiczeniu, przy podaniu pochylić się, żeby w tą piłkę uderzyć w środek piłki.